decyzję, proszę Państwa, w tej poprawce do wniosku nr 7, to jest projekt Komisji Infrastruktury, w sprawie opinii do projektu budowy środku wielorodzajowego. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt niedawno, co nigdy niemniej samo zamierzenie było inwestycja była omawiana dość dawno i wstępnie otrzymowana. Więc to jest odcinek do ulicy Wodnej, ponad 500 metrów i budowa tego ciągu pieszo-rowerowego właśnie polegała na tym, żeby nie ograniczać się jedynie do chodnika, ale łączyć ścieżkę rowerową, która jest częścią ogólną miejskiego. Do miejsca planów właśnie podkreślali konieczność wprowadzenia na podstawie swoich uzupełnień tych dziękuję, otwieram dyskusję. Pan Jacek Młynarz. Ja chciałem się dowiedzieć, jaka będzie wyjątkowa ścieżka, z jakiego będzie materiał wykonana. Nie wiem, tam będzie jakaś rodzaj... Nie. Ja powiem tak, ja pytam złośliwie w tym momencie. Rzeczywiście w tym momencie mogę sięgnąć. Wiecie Państwo bardzo dobrze, że tym tematem był bardzo żywotnie zainteresowany. Niejednokrotnie rozmawialiśmy tutaj na sesji. O tym. Znacie Państwo też moje zdanie w tym temacie. Ale pan pismo tutaj w sprawie opinii projektu budowy ciągu pierwszego wspomniało 14 września, czyli ponad 10 dni temu. Ja myślę, że czasu nie było na tyle, że pan przewodniczący nie może zadekretować tutaj wpisać jeszcze jednej osoby, Jacek Młynarz, bo widzę, że dekretacja jest opinia Komisji Infrastruktury i pani Kaczyńska. A ja, osoba, która była na równi zainteresowana, jakoś się nie znalazłem. Ten teren, co prawda nie jest na moim okręgu, tylko znajdziecie kilkanaście metrów od mojego okręgu. Dziwne, że jeżeli są rzeczy na moim okręgu, się dzieją, zawsze informowana jest pani Kaczyńska. Zawsze. I na spotkaniach też jest zapraszana na spotkanie. Ja, pomimo, że sprawa mnie bardzo interesuje, nie dostałem. Wydaje mi się, że wszystkim zależy na rozwoju współpracy w tej radzie. Pan przewodniczący niezakładnie się powoływał na to, że w każdym chce dobrze żyć, dobrze współpracować, ale przed nikim rzeczy nie ukrywa. Żadnych. Proszę mi powiedzieć zatem, czy to jest celowe ominięcie mojej osoby, czy to jest pomyłka? Nie, to jest pana pomyłka, a nie ukrywanie przed panem, bo było spotkanie w Zipucie i jest widoczne, proszę pana. Widzicie i oprócz naszej obecności przewodniczącego i moich był projektanci i oczywiście odpowiedzialny za realizację tego zadania przedstawicieli Zipucu. I to nie jest wymysł, proszę pana, ani pani Praczyńskiej, ani Komisji Infrastruktury, żeby połączyć tą ścieżkę razem z ciągiem pieszym w takiej formie, jak jest zaprojektowane, tylko to są wytyczne zespołu do projektowania ścieżek rowerowych. Właśnie, ja nie wiem dosłownie, jak się to zrobiło. Panie Jacku, spokojnie, że nie robię historii spiskowej. Jak było spotkanie z dziennikiem, jest spotkanie w sprawie ścieżek, pytałem się ostatnio pana, nie do pana wiedzieć. Dobra? Może wyjaśnimy, bo nie na tym spotkaniu. Wszystkie spotkania są prawne, ale ja nie jestem ani emerytem, ani obywatelem. Ja na spotkanie nie zawsze mogę pójść. Ale panie, ja wyznaczam te dokumenty. Ale spokojnie. Oddzielną sprawą jest dokumentacja, która przychodzi do dziennika. Proszę pana, na tym spotkaniu otrzymaliśmy dokumentację, był zespół projektowy i przedstawił nam założenie. To jest, jak ja mówię, o faktach.
które zostało wprowadzone jako zadanie inwestycyjne i tak jak każdy przypisuje, przypisałem, rozpisałem, że Komisja Infrastruktury plus pani radna Praczyńska, która zgłosiła zadanie do budżetu. Czy pani przewodnicząca, pana poinformowała, to proszę nie żądać ode mnie, ta dokumentacja jest, że ten dobra, ta dokumentacja jest cały czas w razie, jest w komisji, jest ogólnodostępna. Zgodnie z tym, co się pan pytał, ta ścieżka rowerowa jest pieszo-rowerowa, czyli jest asfaltowy ciąg rowerowy i jest z kostki brukowej zrobiony ciąg pieszy. Szerokości ma 3 metry, łączy to nic więcej tam nie ma, oprócz tego, żeśmy rozmawiali. Oprócz tego, że ścieżka niestety będzie dosyć droga w realizacji, dlatego, że szerokość, akurat nie na tym odcinku, jakbyś tutaj nie mówił, bo szerokość przy cmentarzu, problem polega, tu jak pan się odpowiedział, przy cmentarzu podwódzkim, niestety trzeba będzie zrobić mur oporowy, bo są do wycięcia wszystkie drzewa, ale niektóre drzewa już, znaczy niektóre zgodzono się wyciąć, niektóre nie. I będzie musiał być zrobiony mur oporowy w kierunku budynku Urzędu Miasta po to, żeby rozszerzyć peron, dlatego, że wiecie dobrze państwo, że w okresie wszystkich świętych, czy w okresie soboty, czy niedzieli, czy normalnych świąt, przebywa tam bardzo dużo ludzi i nie można zaręczyć peronu. Wydaje się, że wszystko zgodne ze sztuką. Co do, tak jak mówię, ja mogę proszę państwa pisać deklarację na wszystkich, ale umówiliśmy się, że jeśli jest przewodniczący, nie, no to nie jest paniacku. Nie wynika to, że jest wolny. Jeśli sprawa dotyczyła, tak jak u pana Kostory, nie pisałem do pani Iwony, że zajmuje się sprawą Kostorą, tylko pisałem pani Jacek Młyna. Mogę pokazać panu deklarację PiS, które były w moim okręgu. Chcecie pan do deklaracji? Chcecie pan do właśnie zajmować, że... Nie, ja się nie zobaczyłem do Iwony. To tak to nie ma tego... Tak nie, tak. No, proszę państwa, że dobrze, że nie ma deklaracji, że każdy, czy przewodniczący komisji, gdyby pani... Ja myślałem, że może pani Basia rozmawiała. Nie było, po prostu znajdźmy tę sprawę, dlatego, że... Chwileczkę, proszę pana. Ponieważ to było spotkanie z moimi samcami, jest protokół, pisany i podpisany przez wszystkich zainteresowanych i chodziło o terminy, żeby ten projekt wpłynął do Wydziału Architektury i żeby można było zgadnąć, znaczy, żeby nie przepadły środki, wie pani. No, i ja osobiście nie dołączono na spotkaniu, nie formalnie, ale ja podpisałam się pod tym, że odbieram ten projekt. I przyniosłam do rady, wie pan, żeby skrócić po prostu czas do ruszenia tego projektu. Formalnie bo nieformalnie by przekazano na... Ale to pani, o spotkaniu pani przewodniczący pan nie informował. Czyli wie pan, widział pan, że jestem zainteresowany. Ale problem jest troszeczkę poważniejsza niż to jedno pismo. No, bo troszeczkę zaczynamy zgłębiać sprawę. To jest jedno pismo, ale w ciągu od 13 września do dzisiaj trzy sprawy, które są związane albo bezpośrednio z moim okręgiem, albo blisko, ta jedna i dalej. Pan tu wie. Zostałem w ogóle nieinformowany. A jak jest? Mam teraz mówić, czy pan ale trzeba poszło do komisji? Swobodnie. Do komisji poszło na pewno. No to proszę państwa, ja wszystkie, proszę państwa, z całym szacunkiem, pisma nie przychodzą do przewodniczącego. Nie wiem, czy poszło do tego się wycofuje, ale myślę, że to nie jest trudne. No nie, no proszę państwa. Te pisma nie przychodzą do konkretnych radnych, tylko przychodzą do rady. Organem rady jest komisja. Ja pisma przekazuję do poszczególnych komisji i to komisje rozpatrują i przekazują potem, no to musimy być funkcjonalni, że nie pisma, jeśli sprawa dotyczy bądź w jakimś ciągu, to zdarza się, że dopisuje informacja poszczególnego radnego. Szanowni państwo, pamiętacie sprawę z zadaniami akustycznymi, jaką przewodniczącej obozowej, o której mówiłem? Pamiętacie, tak? Była dość głośna sprawa, moją uchwałę państwa, pani Kaczyńska, zwłaszcza całkowicie w zasadzie, że on był ukazany. Tutaj jest pismo z Wilki, do pana przewodniczącego, dokładnie dotyczące mojego bloku, jak to się mówi, i w którym pisze o hałasiach i oddziały na ten blok. Tego pisma nie ma. Pismo jest 5 września, teraz płynęło 13 albo 18. 13 mojego okręgu.
podobno na skargi mieszkańców, przypuszczam, że tu musieli być z mojego okręgu, w każdym udziale jest na teren, który dotyczy mojego okręgu. Ja tych skargi dostałem ani jednego. O który teren tam chodzi? Chodzi mi o tunel między ulicą Potocińską a ulicą Domarską. Tam na Bagry się chodzi. To jest tunel, który graniczy pana przewodniczącym okręgiem z Bronią. Podobno przyszły do tego uwagi mieszkańców. Ja bym chciał. Niech pan powie, co pana dotyczy, żeby nie jeździły tam motory. I proszę powiedzieć, czy. Ale proszę pana, tutaj jest jeszcze zapis. Wnosimy także o rozważenie zastosowania szykan pionowych tworzących śluzę przejścia dla pierwszego i pierwszego prowadzącego rower. No, czyli to rozważenie, że pan nie prowadzi rower, tak? Wydaje mi się, że w tym momencie musi to być celowe. Ale proszę państwa, chciałem jeszcze państwa poinformować. Korespondencja w dzielnicy jest ogólnie dostępna. Każdy może przyjść zobaczyć. Pracownik dzielnicy, pani Basia, nie jest moim pracownikiem, tylko pracownikiem dzielnicy. Jak się każdy pyta o tym, czy przychodzi jakaś sprawa, chyba że coś jest nie tak, to będzie informować. Pani Basia udziela pełnych informacji. Czy jak będzie jakąś informację, nie mógł się dawać? Panie Basiu, pisma wychodzące są w osobnym sekretarzu, wszystkie nie ma do komisji są wchodzone. Ale że takim leczą i kandydaturę, że nie poskrócę, tylko mi leży na stole w styju. Ja będę nie będę mieć prezentacji żadnej, jak będę mieć dostęp do każdego pisma. Proszę państwa, ale ja. Proszę państwa, ale oryginały są schowane, bo to są do góry, że na to się pan przewodniczący z czołgą powołuje. Ale to każda sprawa idzie do poszczególnej komisji, proszę państwa. Jest interpretacja, bo już do komisji i do osób do kręgu, tak? Ja tu mam dwa pisma, które do mnie do tego nie dotarły. Jeśli proszę pana znam poszczególne okręgi i sprawa jest szersza, piszę to do komisji. No, proszę pana, ulica Wielicka i mówimy o hałasie ulicy Wielicka, proszę pana, zarówno może to odsługiwać jedną, jak i drugą stronę. Czyli pan będzie tam pił, rozumiem, tak? Z tego można wnioskować. Dobrze. Do jednostki. Tam wyraźnie jest przywoływana, ja jestem zmieniona na nazwiska. Więc jeżeli ja występuję w sprawie hałasu do Wikidu z pismem, to nic z powodu, dla którego mam to samo pismo kierować do kolegi radnego z okręgu obok. Możemy działać razem, może każdy z nas działać indywidualnie. W sprawie hałasu przy Wielickiej działam indywidualnie. Na to pismo, które przyszło z dyspozycji, przygotuję odpowiedź do Wikidu i nie będę jej dawała do wiadomości panu menażerowi. Pan menażer może sobie przygotować odpowiedź również. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o przejście pod torami kolejowymi. Na razie na zwrocie spółdzielni mieszkaniowej koleżanka zwróciła się do mnie osobiście z prośbą, żeby rada coś w tej sprawie zrobiła. Przygotowałam pismo do zarządu tej sprawy. Zarząd przygotował odpowiedź publiczną. Ja naprawdę nie widzę, o co tu chodzi. Czy ja znowu mam tą sprawę zgłaszać panu młynarzowi? Czy ja każdą sferę muszę pan z panem młynarzem uzgadniać i konsultować z tymi kolumną? Każdy z nas działa w jakiejś sytuacji, każdy z nas, wszyscy działamy razem, a każdy ma prawo działać indywidualnie. Ja nie będę z każdą szramą, jeżeli mieszkaniec się do mnie zgłosi, będę nie będę wzywać do pana młynarza i wziąć go o zgodę albo konsultację. Ja sobie pomogę. Rozmawiamy na temat. Rozmawiamy na temat ścieżki. Ale to mamy po ścieżce. Proponuję. Bo wychodzimy. Prosiłbym, żeby to na początku za sobą. Nie potem nie płacę, żeby nie zapomnieć. Ja tylko opiszę sobie ścieżkę. Pani Mózgo odpowiedziała na pytanie tutaj. Czyli tak, rozumiem, że ktoś pan zgłosił indywidualnie. Pani radna jako ciało. Ja przedstawiłam
Zamykam dyskusję w sprawie tunelu. Omawiamy opiniowanie ścieżki rowerowej. Pan Jasku, czy ma pan jakieś uwagi co do projektu ścieżki rowerowej? Pan tutaj ma szybko stwierdzić. Ale nie, no, ma pan szerokość. Proszę bardzo, tu niczego nie będę, bo przecież przebieg trasy jest zrobiony. Przejście dla pieszych pod cmentarzem podwórskim. Wychodzimy na wprost, dochodzimy do ulicy Wodnej. Szerokość ścieżki pan ma, materiał ma pan podany. Jest to zaopiniowane przez zespół rowerowy, bo wszystkie ścieżki rowerowe mają opinię tego zespołu koordynacyjnego, audyt rowerowy się nazywa. Tak jak widzieliśmy tam, jest audyt rowerowy, asfaltowa nawierzchnia ścieżki rowerowej, chodnik z korki grupowej. Zabezpieczone, bo to co się nazywa kiedyś na spotkaniu, zabezpieczone bariery. I to inwestycja na nie na jeden rok. Wie pan, bo to będzie kosztować setki tysięcy złotych. Nie wiemy innego, ale dużo. Nie bardzo za to o tą ścieżkę, bo pan do końca kadencji nie... Jak pani to przypadnie, to do końca kadencji nic pan nie będzie miał zrobić. Ale na to było... Pani Basiu. No jak to tyle... No Boga, ale nie mówię o tym, ale nie pojechałam z koncepcji, za to po co pani jest? Pan Jaszko, czy jakieś konkretne sprawy osobiście? Nie, pan Tadeusz. Znaczy ja mam pytanie, ponieważ nie widzę tego w projekcie. Czy można się wypowiedzieć, jakie odległości dokładnie jest ciąg pierwszego odbiorowy od Torowiska? Pana Torowiska... Odpowiem tak, kwestie. Raczej nie zbliża, zabezpieczone jest przejście, jest baryka. Wydaje mi się, że tam odległości są większe. Ale panu się wydaje. A ja proszę o odpowiedź. Bo tą dyskusję, ale panie Tadeuszu, nie chciałbym chodzić, pan nie słyszy siebie chyba, bo tą dyskusję to robi tak. Przepraszam bardzo, ale nie można zrobić było osobno ścieżki, osobno chodnika, dlatego że pas drogowy, który ma miasto, nie, na to nie pozwala. Proszę bardzo. Ja bym chciał zapytać, jaka tam jest odległość, czy jest to 75 cm, czy jest to większa odległość, czy można taką powieść uzyskać. Natomiast w momencie pani porozumiała nam to drugie podanie techniką. Odpowiedź jest właściwa, panie Tadeuszu, czyli bezpieczna. Projektant za to wielu nie wypowiada się na temat przepisów odległości i tym podobne rzeczy, tylko za zakres, czy zakres obejmuje to, co Rada chciała od przepisu decyzji i to jest realizują, nie my, nawet my nas wiemy. Nie wiem, na kim rozmawiamy. Nie pamiętam, co jest. Nie, 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 nie,
Dlatego między innymi stosunek grupowy jest ten podpory, musi być na rynki, a rośnie radna. I według mnie to nie jest tak, że zostało tak skomplikowane. Ale pan poseł informacja, bo wydaje mi się, że pan i odpowiada codziennie i karnie za wszelkie złe znaki. Nie tak wykonany projekt jest dobry. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Bielickiej w Krakowie w odcinku od Wodnej do Wapiennej projekt Komisji Infrastruktury? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 7 za, podjęła uchwałę nr 7.